Takie szybkie wideo z rana, 8 rano. Wszyscy gotowi na wycieczkę. Słońce standardowo świeci jak nie wiadomo co. Zabraliśmy misia w teczkę. Tu tylko jeszcze takie coś. No, tu tylko jeszcze takie coś pokażemy. O, ale tu ładnie. Tu mamy palmy na wyciągnięcie ręki. O, tu takie ładne podwórko. Tutaj takie zarośnięte palmami, gęsto, pięknie to wygląda. Tam takie góry, słońce, niebo. No i o, windą jedziemy? No to jedziemy windą. No to jedziemy windą. Nie chce się chodzić, ale tu pięknie to wygląda, tak zarośnięte. O. O, ale czad. Pięknie. Jeszcze tą dżunglę pokazać? Dobra, tu jest, wyszliśmy ładnie z dołu. No tu jest dżungla od dołu. Przed chwilą była dżungla z góry, a teraz jest dżungla z dołu. O. I są żaby. Są żaby, skaczą, rechoczą. Znalazłam już cztery. Tutaj ładne podwórko, nie? Taka trawka wyszczurzona. Tutaj skakały żaby. Jeszcze tam, gdzie są te schody z lampami, to właśnie one tam łapały muchy, żeby sobie zjeść na kolację. No, tutaj sobie łapały muchy. Tam są jeszcze baseny. Tu ładna taka rzeczka z rybkami, nie? Tak. Tam jeszcze takie ładne rybki. Może jak będziemy tam, to stworzymy babci. O, ale piękne niebo. Wow. Kokosy na palmach. Ale jaszczur! O, rzeczywiście. Ale jaszczur. Ale duża. No. Nie, że duża, tylko gruba. No, ale gruba. O, może taki mały, no. Malutki. A co to jest ten mini lizard? To są dwie takie trochę. Duże? No. To jest. Tutaj hotel, hotel, hotel. Recepcja. Taka duża, fajna, otwarta. Duża, fajna. Gdzie idziecie? A tu morze. Na wprost. Za parkingiem morze. Musimy sobie coś pokręcić na pamiątkę, nie? Jak tu pięknie. O! Ale czadowo. Ale góry. Chodźcie dalej. Ale dzisiaj spokojne morze, co? No i dzisiaj nie było fajnej zabawy. Dzisiaj nie było fajnej zabawy na łódce, bo mało rzucało. Mało rzucało. A w ogóle nie rzucało, bo jest tak spokojnie. No jak tak spokojnie na wycieczce? Nie ma góra dół, nie ma góra dół. Co to za drzewo? No to może wrócimy takim longtailem, co? Nie. Będzie może więcej atrakcji. Więcej wrażeń, czy nie? Nie? No chciałaś więcej wrażeń, to popłyńmy takim drewnianą. A, to powiem ci, że tam to chyba będzie jeszcze mniej bujało jak na naszej. Jesteśmy na Pagbia Island. Copacabia, można się tu pokąpać. O. Świerszcze świerszczą. Pagbia Island. Pagbia Kobia. A tu można sobie popływać z tej strony. I tu bardzo dużo jest takich skałek, nie? A tam były piękne rybki, co wcześniej? Takie niebieskie, normalnie jaskrawe. Takie turkusowe. Ale tu w ogóle jest cisza i spokój, co? No. O, ale cieplutka woda. O, patrz, to też są te rybki. Znaczy nie te, ale są jakieś. No, ale ładne. To takie jakie one były. Ej, tam są meduzy, patrz. Gdzie? Ale nie, to nie są meduzy. A cholera wie, a to są pewnie te same, wiesz. Jelly, te takie, co ostatnio. Jellyfishe. Takie. Znaczy to nawet nie wiem, czy to jellyfish, jak on to powiedział, tylko co?
jak to jest elegancko. Kozackie. Ale tutaj te palmy to są po prostu... Ej! Patrzcie się na panią, jaką ma maskę na głowie. Nie wiem, powiem ci. Ale wygląda ciekawie. O, kurczaczek, ryż. Takie pyszności. Ale piękne palmy. Ale czat. Ale czat. Wow. Bo to toaleta, to jest chyba koniec. Tu też trzeba uważać, żeby nie wejść w jakąś pajęczynę. Chociaż tutaj dużo ludzi chodzi, to już tu jest przetkane, przeczyszczone. Ale jakby się skręciło w lewo albo w prawo, to można by w jakąś pajęczynę wejść. Tak, bo jak nie ma pająka. Pająkiem. Serduszko liść. Co tutaj mamy? Koniec wyspy. Koniec wyspy, ognisko. Kiełbaski na ognisku. Idziecie? Gęsiego? Kurde, źle się idzie na boso. Ale czadowe tutaj jest to miejsce, naprawdę. To jest niesamowite miejsce. Jak będziecie kiedyś na Krabi, to wybierzcie się na wycieczkę Hong Island. Hong Island, teraz słabe tutaj kolory, ale przepłyniecie się na jedną wyspę, na drugą wyspę, na trzecią wyspę. Naprawdę pozwiedzacie tutaj przepiękne, przepiękne krajobrazy, gdzie nigdzie chyba takich na świecie nie ma. Także niesamowite miejsca, tutaj piękne palmy, naprawdę cudownie to tak wszystko wygląda na żywo, nie przez kamerę, nie przez monitor czy telewizor, tylko na żywo trzeba to koniecznie przeżyć, zobaczyć, przepłynąć się czy taką drewnianą łódką longtail albo speedboatem chociaż. O właśnie teraz, jacie. Ale czad. Chyba wyciąga kotwicę. No, chyba wyciąga kotwicę. To jest nasz pan kapitan, nie? No. No, my sobie tu sami siedzimy, nie? A co tam będziemy się? O, patrz, patrz tam ten ptak. No, ale ładny. No to ten sam, co tam był przedtem z drugiej strony. No. Ale patrz, jak go nie widać, nie? No. Zakamuflowany. No. Zlał się ze skałą, nic go nie widać. A ty widzisz go? A, no, widzę. No, ciężko go zauważyć. O, a tutaj zakotwiczyliśmy za taki kamień. Wow. Za taką skałę. Teraz zakotwiczyliśmy za samego siebie. Ale to pięknie wygląda, jacie. Ale kotwica. Co powiedział pan? Pan kapitan nie widział dobrze drogi, wiesz? Przeszkadzałem mu. Jak tam siedziałem, to mu przeszkadzałem. I kazał, żebym usiadł po tej stronie, co ty. Wiesz? Mówi, nic nie widzę. Gdzie mam płynąć? O! Co? Silnik się włącza. Silnik się włącza. No, wypływamy na większe morze. Pokaż się. Masz czapkę? Czapkę? Możesz sobie ściągnąć. Trzymać, bo i tak nie ma słońca.
tam płyniemy. Się śmiesznie po tym idzie. Możemy tu chyba wejść, iść tam naokoło. Tam, obejść ją całą. A później tu i tak wrócimy przy morzu. To co? Idziemy tu? Startujemy stąd? Are you here? And go. Ale właśnie, czekaj, bo to jest zielone. Pokazuję, to zielone to pokazuje. Przy morzu. Bo tu jest plaża. To może iść pierwsza, co? Ja mam wspierać tą pajęczynę? Powiem ci, że tu jest szadersko. Tak? A. No idą jeszcze jacyś ludzie za nami, nie? Musimy iść. Uważaj, bo tutaj pająk na pajęczynie zwisa. Nie. Ale powiem ci, że droga jest taka, no, jak w lesie. I to takim dobrym tajskim lesie, jak w dżungli. No, Jozani Park, prawie że, jak na Zanzibarze. Tu pisze, że tu jest droga ewakuacyjna, gdyby było tsunami. 100 metrów, może nie wiem, tu zaraz będzie jakaś góra może. Będzie można wejść pod górę albo coś. Emma. Co to za skały? Fajne? Ale powyginane? Słyszę morza, ty? Słyszysz, jak się fale rozbijają? Słychać. Ptaki też. Ściana z limonek, no. Z limonkowych skał. Ale to fajowo, jaka ziemia taka czerwona. Jest tam brązowa. No. Jak w Makunduchi. O, można zjechać. Na dupce. No, górą. Uwaga, bo tu można w łeb dostać. Robinson Crusoe wychodzi gdzieś. Gdzie jest morze? Sprzedała mi się znowu ta tabliczka informacyjna, gdzie jesteśmy. O, patrz, tutaj też są te. No, ten tu gdzieś tu powinien stać i czekać na nas. O. No, powiem ci, że rajsko tutaj jest. Rajsko. Co 360? No, jakieś. Albo to. A, tu jest viewpoint 360. To musimy tam iść. O, ale to ciekawe, czy tam aż na sam szczyt?